Hej, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kosmo i zapraszam was do oglądania. Dziś jesteśmy po raz kolejny u naszych 7 dzieciaczków, które się właśnie budzą. Jak widzicie, w domku nastała mała zmiana, która mniej więcej okazała się tylko tym, że zmieniła się tapeta u chłopaków i u dziewczyn. Zrobiła się... Dałem taką tapetę ombre, do której będziemy mieć link w opisie. No i zmieniła się podłoga w salonie, a taką też z modów, custom contentu, do której też będziecie mieć linka. No i co, dzieciaki się pobudziły, bo oczywiście miały koszmary, więc one teraz jeszcze ich kładę spać, bo to jeszcze nie czas na wstawanie. Wszyscy chłopacy się pobudzili. Masakra. Nie, a ty to możesz w sumie się obudzić i zjeść te naleśniki. Będziesz mi potem płakał. To zjesz, a potem się zrzemniesz jeszcze. Także lecisz. Dzisiaj musimy trochę ogarnąć dom, bo widzę, że tutaj średnio, więc ja tu się tym zajmę powoli. Jeśli... Aha, okej. Zamień. Wszystko to pochowam, bo Kacper też tego nie ogarnie samemu. To mu pomogę. Opa, opa, opa. Hop to, hop to, hop to. Dobra, ty jesz, proszę pana, czy to jest jeszcze dobre? Jakoś kiepska. Ups, ups, no cóż, trudno, nie mam nic innego, żeby ci dać chyba. Nieważne, pomijmy to. Dobra, Kacper też wstanie, nie pomyśl, tylko szybki prysznic. Szybki prysznic, szybki nocnik, w sensie kibelek, nocnik. I ugotuj coś dzieciakom, ugotuj. Umiejętności. Ryba z frytkami. Na przyjęcie. Hopa. Dobra, ty tu sobie zajadasz, jak zjesz, to będzie wszystko ok. I może od razu, jakbyś nie poszedł spać, to ale dobra, pójdziesz spać. Nieważne. Dobra, Kasper. Lecisz tutaj ładnie, wszystko przyspieszę trochę. Szymon, jak dajesz radę? No dajesz radę na razie. Zjesz sobie, będzie ok. Nawet... Co, ble, zjedzenie? A, przepraszam, nie chciałem, naprawdę. Ale nie miałem co innego zjadać, bo jestem bardzo głodny. Wybaczysz mi. Wybacz mi to w przyszłości. Nie każ mnie, please. Dobra, to Kacper leci gotować dla szkrabów naszych, które już wszystkie tutaj śpią, mam nadzieję. Dobra, ty już możesz wstać i spać normalnie. Ty korzystasz z pieluchy, również możesz wstać i spać normalnie. Ty również możesz wstać i spać normalnie. I ty jeszcze masz te koszmary? Nie, więc też możesz wstać i spać normalnie. Kacper tu wam ugotuje na razie i w sumie mogłem zostać, ale żeby przecież sprzątaczka do nas przychodzi, nieważne. Dzisiaj powinna o 10 jakoś przyjść dzisiaj. Nie wiem, czy to prawda, że przyjdzie. Ale oby przyszła. Dobra, wszystko tu jest ok. Kacper, dajesz, dajesz. O, przepraszam was za mój fotel, ale... A, właśnie, i w ogóle nie miała być ryba z frytkami? Nieważne, nieważne. Myślałem, że kiedy ryba z frytkami, nieważne. I co chciałem powiedzieć? Przepraszam w ogóle, że przez 4 odcinki nie mieliście tego kursora, który jest tutaj, ale dopiero założyłem to przy 4 odcinku. Mam nadzieję, że już wszystko działa i już to naprawiłem. Oby. Poglądaj telewizję jeszcze przy okazji, żebyś miał już zabawę dobrą. I zaraz będziemy ogarniać dzieciaki po raz kolejny nocnikowo. A niestety są wszystkie wynocnikowane. Na moje nieszczęście wszystkie są wynocnikowane. Dobra, Kasper je i sobie zabawę poprawia. A dzieciaczki tutaj chyba, tutaj sobie śpią jeszcze. I patrzcie, dziewczyny się nie obudziły, tylko chłopacy tacy problemowi są. Bo to nie żadna impreza, mam 8 dzieci do opieki. Jaka impreza, oszalałeś. Dobra, to ci schowam tu. I co, chyba zaczniemy budzić dzieciaki do kąpania. Budź się młoda. Ojciec, wykąp Asię. Wykąp Joanna. A co, ten pan już wstał, bo miał koszmar. Idź spać jeszcze. Już tu spać, tu. Póki jeszcze możecie spać, to idźcie spać. Dobra. Asiu, pójdziesz się wykąpać. Tak, tato. Pójdę się wykąpać. Oby się wszystko udało.
Tutaj Zasiu. Dobra, kompanie jest, raz, dwa. Przebiega ok. I później chciałbym też, żebyś się pouczyła korzystać z nocnika, no bo w sumie masz blisko o poprawę umiejętności, więc niech ojciec cię trochę zmusi do tego i może w końcu ci się uda i już będziesz gotowa. I nie będzie problemu z obu Wanda nam się porodziła. Z tobą chociaż, bo już z Madzią chyba nie ma problemów, prawda? Czy to Madzia była tutaj, tak, skorzystana z nocnika, nauczona korzystania z nocnika? To ona była. No, proszę, zapraszam panią. I nocniczek, postaramy się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyspieszymy. Dzieci dzisiaj w ogóle długo śpią. To dziwne. Dawaj, Asia, dawaj, dawaj. Będzie dobrze. Dasz radę poprawić swoją umiejętność. Da radę? Tak, da radę. Da radę. No, pokażcie, drugi poziom umiejętności. Turudum, turud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 
które też potrzebują dobra. No coś, czemu się cofnęło? Dlaczego się cofnęło? Był tak wysoko. No już, teraz. Tak. Ta-dam. I co? Nie nauczyła się? Naprawdę? Ile tam zostało? Ile? Ile to jest procent? 94%, nie wierzę. Dobra, nieważne, zostawmy. Tutaj kąpiemy kolejne dziecko, które już do nas przyszło. Szymon. Później uczko z toalety. Szymon. Ten pan czego chce? Ten pan jest brudny, ale na razie niech sobie zje zupę. Rękoma. Spoko. Ten pan też idzie jeść, to dobrze. A ty kąpisz go, tak? Nie, zostaw dziecko. Rachunki przyszły. O, i przyszła pokojówka. Kąpu, kąpu, raz, dwa, raz, dwa. Wszystkie dzieci się kąpią. Tutaj już dzieciaki jedzą małe. Tutaj jeszcze kto śpi, ten śpi. Pani pokojówka działa. Kuba też tutaj sobie je. Teraz będzie mu potrzebny pęcherz. Szybko kąp tego chłopa. Raz, dwa. No już jest wykąpany, to na co czekasz? Stop, już koniec kąpania. Teraz go pouczysz korzystania z toalety. Hej, pokorzystamy z toalety? Czy ty mi olałeś, czy... Czy co? Ucz korzystania z toalety... Szymon. Hej, no chodź. No świetnie. Dobra, dajesz radę, świetnie. Jej, drugi poziom umiejętności korzystania z nocnika. Teraz ucz korzystania z nocnika Sima Jakub, bo on tam miał problem z pęcherzem. A, już się załatwił, to super. To tylko go wykąp. Wykąp Sima Jakub. Ty jeszcze tu ogarniasz. Ta pani Madzia, Madzia, Madzia. Też jest ogarnięta bardzo i tylko te tutaj dwie osobki śpią jeszcze. Ktoś do ciebie dzwoni. Nie, nie ma żadnego dzwonienia. A czemu ty płaczesz? Co? Domek dla lalek. No świetnie. Będzie dobrze. Tatuś naprawi ci domek dla lalek, jak będzie miał czas. Jak rozprawi się z wszystkimi dziećmi w wannie i nocnikiem, z nocnikiem. To wtedy miejmy nadzieję i naprawi domek dla lalek. Ojej. Ojej, ojej, ojej. O proszę, co to się pani stało tutaj? No nie, bo wszystko jest okej, nieważne. Ty byś sobie zjadła, no dobrze, idziesz zjeść. Zostawiasz tableta, idziesz zjeść, tutaj nam pani wszystko sprząta. O, osiągnięcie! Graj w The Sims 4 przez 5 godzin, no ciekawe. Gram ewidentnie więcej, no ale... No, pomińmy to. Dobra, kto tu jeszcze jest do nauczenia? Tu, ty się nadajesz, tylko... Ach, nie mogę w kacpraki kliknąć. Już, 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 Jan. Raz, dwa. No raz, dwa. Gdzie on jest? Co on robi? Nic. Na co ty czekasz, chłopie? No idziesz. Masz szczęście. Nie chcesz? No co nie chcesz? Nie marudź. Jeśli tu pomarudzę, to zobaczysz. O mamo, jakie wkurzone dziecko. Chodź, nie marudź.
Będzie dobrze. O, proszę, Asia nam się dobudziła. Ida. Jest w miarę ogarnięta, jeszcze tylko Stefan nam śpi. Jest nie bardzo ogarnięty Stefan, ale to do ogarnięcia. Ten pan ma korzystanie z nośnika w dokładnie 52%. Mam nadzieję, że uda się mu to poprawić. Oby. Żeby chociaż ten pan był nauczony. Dobra, ta pani sobie je. Wszystkie sobie tu jedzą. Ty zostaw moją zupkę. Mindstone, czy coś takiego. Bez dobra. Do moich dzieci. Pokojówko. O, tak. To właśnie ty. Dzieciaki widzę, jedzą sobie tutaj też, te też. Dobra, to Kacper nauczy Janka korzystania z nocnika, to przyspieszy tą czynność i później co będzie trzeba robić. Tu jest wszystko ok, tutaj, no to pani sobie z jej skorzysta z nocnika, chociaż ta pani to sama umie korzystać z nocnika, więc sobie później skorzysta, hopsa. Ten pan jest ok, ta pani... Dobrze by było, gdyby skorzystała z nocnika. Ten pan w sumie potrzebuje tylko zabawy, więc rozmawiaj. A ten pan zaraz będzie nauczony korzystania z nocnika. O, proszę. Pani tu sobie dobrze siada, jest wszystko okej i daje radę. Tak będzie z tobą, Janku, jak w końcu się nauczysz. Tak, Janek się nauczył, gratulacje. Myślałem, że będzie ostatnią osobą, która się nauczy, a tu nie. Dobra, kto tu jeszcze potrzebował nocnika? Asia. Tfu. Monika. Już korzystania z nocnika Sima Monika. Monika tu. Moniko. Pójdziemy korzystać z nocnika? No ale dlaczego nie? Dlaczego ci się nie godzą? Czy się boją tych nocników, czy co? Kobieto, masz iść korzystać z nocnika. Już. Dokładnie. Ty tańczenie jest przysłodkie, Asia. Co ty robisz? Aha, po prostu tańczysz. Jest przysłodkie. Oj, Kasper się mi tu zaklinował prawie. A ten pan oczywiście standardowy standard. Kibelek. Zabawa w kibelku. No idź się pobawić jakąś zabawką normalną, a nie mi tutaj chodzisz do kibla, kurde, co to ma być? No, te panie się tu uczą. Raz, dwa, raz. Pan Stefan też tutaj się... hopa, bawi, ale zabawa mu w ogóle prawie nie przybywa. No świetnie, tutaj Janek też się bawi i uczy się czegoś. Czego ty się uczysz, bawiąc z tymi klockami? Umiejętnościami poruszania się, no świetnie. Jej, kolejna osoba, dzisiaj mam dzień nocnikowy. Dużo osób już ma tutaj drugi poziom. Czy ty masz drugi poziom? Masz no prawie. Czy ty masz? Ty masz. Ty masz. Ty prawie. Ty masz. Ty nie masz, ale ty masz. Ale widzę, że ty potrzebujesz nocnika, więc już tatuś idzie z pomocą. Ucz korzystania z nocnika Sima Stefan. Już, hops. Przegodzić się Stefanka. Bo mam nadzieję, że mam coś w lodówce, żeby wam wyjąć, dzieciaki. Bo tu już widzę, że wam się popsuła to cała ta. To macie... makaron z serem. Jakbyście chcieli jeść. Stefan, gdzie ty jesteś? O, nie używaj pampersa, stop. No i jak wytłumaczyć dziecku nie używaj pampersa? Jak? A już mógłbyś być nauczony korzystania z toalety, ale ty pójdziesz się uczyć, bo ty już miałeś blisko bardzo to. Więc jak pójdziesz mi tutaj, to zaraz się nauczysz. Tylko tata musi po ciebie pójść, a nie wiem czy da radę. Widzę, że niezbyt załapał, co ma robić. Nieważne, o załapał, świetnie. No wiem, wszystkie dzieci śmierdzą i tak dalej, ale to nie moja wina. Same nie chcą chodzić. Tak to jest, jak się włącza wolną wolę dzieciom. I tak to jest właśnie. Hopsa. No Asiu, dajesz. Dasz radę. Już jesteś bardzo blisko. No weź porcję, czego ty chciałeś tutaj, nie mam pojęcia. No zachęcaj ją do tego nocnika, zachęcaj, bo się ci to przyda. I mi też. I wszystkim tutaj. Jest drugi poziom, świetny.
Teraz Kasper, ty się zajmij tutaj. O, patrz, nie pomalowałem ściany, dopiero co założyłem w 5. odcinku. Świetnie. O, moja mama się wydarła. Świetnie. Na szczęście nie do mnie. Załatw się i zjedz tutaj. Tego nie jedz, bo to już jest zepsute. Ale zjedz może coś innego. Sałatkę owocową, czy tutaj też się tak szybko zepsuje? No, zjedz. Będzie dobrze, jak wiesz. Czyli kto ma? Ty masz umiejętność, ty masz umiejętność, ty masz umiejętność, ty nie masz chyba, czy masz? Ty nie masz, ty masz, ty nie masz, ty masz. Czyli tylko te dwa szkraby nie mają, z tego co wiem. No to proszę was, już mam nauczone umiejętności snikowania. To był mój goal na całą tą serię. Jest świetnie, bym powiedział. Jest niesamowicie nawet. Jak udało nam się zrobić takie coś, to już uda nam się wszystko. O, pan tu potrzebował kąpieli. A ten pan snu. Już spać? Dopiero 18. No, chociaż w sumie już 18. Jakby na to patrzeć. Oj, dobra, schowam to wszystko, co mogę tu. Tu nie mogę tego schować, okej. Okay. Czemu? Już. 5. poziom komunikacji, no proszę was. Wszystko jest, idzie na dobrej drodze, naprawdę. Uda nam się może te dzieciaki jakoś wychować. 3 dni. Uda się nam, zobaczycie. Jesteśmy naprawdę blisko tego, żeby się udało. Przenoszenie myszką jest dosyć trudnym... trudną częścią tego, co robię. Och! Hop, połóż się. Hop. Tu. No nie wierzę. Już. Jest, udało się. Gratulacje, świetnie. Dobra, Kasper, jej dzieciaki trzeba powoli kłaść spać. Ta pani już się położyła. Ten pan nie potrzebuje snu, ta pani też nie. Ten pan potrzebuje snu, więc ty już idziesz chopać spać. Ta pani niezbyt. Ten pan to potrzebuje kąpieli, a ten pan snu. To idź spać. A ty idź wykąpać Stefana. Kosmo. Raz, dwa, raz. Zostaw go. Idź wykąpać Stefana. Już. Pięknie? Udało się? Tak, no to świetnie. Poszedł do kąpania. Oczywiście tablety jak nieodłożone, tak nieodłożone. Standard. O, mogę to odłożyć, tableta. O, już nie. To tego tu odłożę. Uo! Jej! Dobra. Ta pani jeszcze nie spać, ale niekoniecznie pluskaj się w kibelku, bo to ci nie pomoże. Nie wiem, pograj sobie, oglądaj filmy dla małych dzieci czy coś. Dobra, a Kasper posprząta tutaj wszystkie kibelki, bo widzę, że z nimi tu średnio. Kasper też już jest śpiący, niektóre dzieciaki nie są, a on już jest. Proszę bardzo, jak to się stało? Raz, dwa, raz. Tutaj wszystko wyczyść i dzieciaki, które nawet już nie chcą spać, niech uciekają spać, bo to jest już ich pora. Monika, hopsaj spać. Stefan, spać. I wtedy ja się rozejrzę, czy coś mi tu zostało do zrobienia. Zostało mi to do naprawy, a to do schowania i to zrobimy w tym czasie. Gdzieś położymy tego tableta niebieskiego, tutaj może. Ty to szybko napraw, Kacper, żeby dzieciaki nie miały problemów i żeby już nie były smutne z powodu tego domku. Dobra, domek naprawiony. Ta pani co, ma koszmar, ale to idź się zdrzemnąć. Nieważne, nieważne, nieważne. Drzemaj się, drzemaj. Kacper też idź spać i co, na tym będziemy kończyć nasz odcinek. Dzisiaj wyjątkowo krótko. Nie wiem, dlaczego tak się stało, no ale tak szybko przylecieliśmy, może dlatego, że nagrałem ten odcinek drugi raz, bo za pierwszym razem zaciął mi się w 15 minucie. I nagrywam go drugi raz, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że dzisiaj prawie wszystkie dzieciaki mają, nauczyły się korzystania z nosnika. Chyba prawie tutaj ten pan i ten pan. Tylko dwie osobki nam zostały do nauczenia się korzystania z nośnika, także ja uważam, że to jest niezły, że tak powiem, niezłe osiągnięcie. Ktoś się jeszcze obudził. Ta pani, nie płacz, idź spać. To jest niezłe osiągnięcie, no i co?
zapraszam was do kolejnego odcinka. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!